Serdecznie, słuchajcie, chciałem wam w imieniu wszystkich, którzy tutaj uczestniczyli w tych targach z nami, w imieniu całej załogi, w imieniu wszystkich gatunków dzikich ryb płynących i w imieniu jesiotrów, naprawdę z całego serducha podziękować. To były wyjątkowe targi, serdeczne i wdzięczne targi, ponieważ przychodzicie w koszulkach dzikiego i w naszych koszulkach, że nam dajecie mnóstwo fajnej energii na cały rok naprawdę działań, których około setki jest zawsze wykonywanych. Świętowaliśmy dziesięciolecie i przez ten rok będziemy cały czas świętować, bo w październiku dokładnie mija 10 lat działalności fundacji, która to dzięki waszemu wsparciu wykonała aż 800 działań dla środowiska wodnego. Wdzięczne jest to, że mogliśmy sobie przekazać statuły z podziękowaniem za wspólną, ciężką, ale jednocześnie też wdzięczną robotę z międzynarodowymi targami poznańskimi, z targami rybomania. Ciężka robota polega na zorganizowaniu tego wszystkiego, bo to jest 800 działań zorganizowane przez jednego człowieka, ale przy wsparciu dziesiątek tysięcy osób. I tutaj tym wszystkim tysiącom, którzy przyszli na nasze stoisko, chciałbym mega serdecznie podziękować. Zbieramy teraz na sprzątanie brzegów wartych w Poznaniu. Poznań niestety od 10 lat nie chce nakarmić tych wolontariuszy, którzy już podnieśli w ogóle z całej rzeki Warty 500 ton śmieci. Serdecznie dziękujemy za wpłatę do puszek. Przeznaczymy to również na tą akcję. Zapraszamy wszystkich do wsparcia, zapraszamy wszystkich na Patronite'a. Zobaczcie, co się dzieje, zobaczcie, co robimy. Dbajmy o ryby, bo dbając o ryby i o środowisko wodne, dbamy o własne zdrowie i o zdrowie naszych dzieciaków. Hip hip, hura załoga, hip hip. Hura! Załoga jest wymęczona niesamowicie. Nie ma tutaj z nami wszystkich, dlatego w imieniu wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam do wsparcia i zapraszam do uczestnictwa w akcjach. Najbliższa duża ogólnopolska akcja to sprzątanie brzegu Warty od źródeł do ujścia oraz innych rzek. Zgłaszajcie swoje sztaby w jakichkolwiek miejscach. Zobaczcie na wydarzenie, tam wszystko jest opisane, już jest 120 sztabów zgłoszonych. Ale bardzo mnie też korci, żeby naprawdę zaczipować te sumy i przez 2 lata badać zachowanie suma w polskich rzekach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jakakolwiek firma, jakikolwiek podmiot, który by chciał prowadzić z nami takie badania, których wyniki będą w całej Europie, serdecznie zapraszam. Jeszcze raz naprawdę bardzo wszystkim dziękuję. Mariuszowi szczególnie, który przyszedł w koszulce, która 10 lat temu była wyprodukowana, a teraz została nowa edycja wypuszczona. I Mariusz w pierwszy dzień zaskoczył nas, bo przyszedł dokładnie w tym samym wzorze, ale wyprodukowanym 10 lat temu. Proszę bardzo, dla osób wytrwałych, fanów fundacji, którzy przychodzą w koszulce i jeszcze żyje 10 lat wyprodukowaną temu, dostaje nową edycję specjalnie narysowaną przez Jacka Kowalskiego, niesamowitego międzynarodowego rysownika. Z pozdrowieniami dla szkółki wędkarskiej Rozwielitka. To jest niezwykle miłe na targach. Kolejne dzikie rodziny przyjeżdżają tutaj na odwiedziny. Pokaż Olku. Witamy. Miłe witamy. To, witamy, że witamy, zapraszamy. W koszulkach. Bardzo miła sytuacja. Współpracujemy z targami 10 lat. Pamiętam jak dzisiaj, jak na takim stoisku, które tutaj stoimy, zaraz po pomyśle, na który wpadłem, żeby jednak tą edukację ekologiczną i ichtiologiczną przekazywać wędkarzom, uznałem, że targi rybomania są najlepszym
miejscem na to, żeby siać. No i po 10 latach stoisko mamy troszeczkę większe. Bardzo miła rzecz nas spotkała, ale ja też mam przygotowany ze względu... Ale ja też mam przygotowaną niespodziankę z i dzisiaj tu stoimy. Po 10 latach udało się wykonać aż 800 działań. Ale to też dzięki Wam. I ja też chciałbym przekazać na ręce dyrektora złotą statuę, którą będziemy rozdawać w tym roku na specjalnej gali dla wszystkich partnerów, którzy chociaż 3 razy z Fundacją Ratuj Ryby zrobili jakieś działanie. Uwaga, ciężka, bo ze złota. Dziękuję bardzo, naprawdę imponujące. Jesteście zwariowani, za co Wam serdecznie dziękuję. Dziko pozdrawiamy jeszcze raz całą załogę Rybomanii i wszystkich tutaj uczestników, i wszystkich wolontariuszy, i wszystkich, którzy wsparli nas podczas tych targów. Mega dzięki, naprawdę. Rybomania 2024. Czas na rozliczanie puszek. Dwie puszki już zostały rozliczane na stoiskach. U Stefanów Fishing i u Lucia bardzo, bardzo dziękujemy za pomoc w zbiórce na ekologiczne akcje 2024 Ratuj Ryby. A teraz przystępujemy do rozblombowania kolejnych puszek. Zapraszam komisję.
Pierwsza to jest oznaczona jako stoisko, to jest chyba, tak? Okej, wysypujemy. Dziękujemy serdecznie. To jest również ze stoiska. Też dziękujemy serdecznie. Tą jeszcze teraz też odblombujemy. Zobaczcie, jaką piękną dostaliśmy skarbonę od uczniów zespołu szkół specjalnych, którzy zrobili specjalnie dla nas. Od uczniów zespołu szkół specjalnych numer 101 w Poznaniu. Przepiękna, przepiękna skarbona. To była też na stoisku, za co bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim odwiedzającym. Zaraz będziemy tutaj liczyć. To jest puszka też ze stoiska. Ja tylko czekam na jeszcze jedną puszkę, którą, o, tu jest, który sam dziki Piotrek zbierał w pierwszym dniu targowym. U większości wystawców, którzy byli wystawieni na targach poznańskich, na Rybomanii w Poznaniu, podobno tu jest bardzo dużo. Zobaczymy. Podważymy. O, trzyma się, trzyma. O, ja nie mogę. Faktycznie, faktycznie, słuchajcie. Niezwykle serdecznie. Tomuś, wysyp. Dziękujemy, bo tu jest chyba największa faktycznie kwota, którą udało się zebrać na targach. Bierzemy się do liczenia, zaraz wam tutaj pokażemy protokół i sumę wszystkich obliczonych pieniążków. Mamy to, kochani, obliczyliśmy wszystkie puszki zebrane. Razem zebraliśmy kwotę z puszką, która była na stoisku Lucio, 136,52 zł, na stoisku Stefanow 33 zł i we wszystkich naszych puszkach ze stoiska, plus to, co zrobił dziki Piotrek, niesamowitego, bo to jest w zasadzie 90% jego udziału, 2044,04, co dało sumę 2213,56. Dopłaciłem 6,44, żeby fundacja nie traciła środków na wpłatę ze zbiórki publicznej, bo jest potrącana opłata. Wobec tego równa kwota 2220, czyli 2220 zł. Będzie można ją wpłacić za darmo we wpłatomacie. Okej, jestem już przy wpłatomacie. Zaokrągliłem specjalnie środki, żeby można było właśnie użyć bankomatu, wpłatomatu, bo we wpłatomacie nie jest pobierana prowizja, a jakbym poszedł do okienka, to by była. Więc poszedłem na sposób, że będę dopłacał do pełnej kwoty, którą można płacić we wpłatomacie. I 2220 zł z Rybomanii, za którą to kwotę bardzo, bardzo dziękuję. Płacam na konto fundacji. Przelicza. Bardzo serdecznie, słuchajcie, dziękuję. 2000 to jest bardzo duża kwota. Z drugiej strony jest to skrawek potrzeb, bo sama akcja sprzątania brzegu Warty kosztuje w Poznaniu samym kilkadziesiąt tysięcy. 400 uczestników przy... Zgadza się. Ciach. 400 uczestników przychodzi, to jest 1000 porcji jedzenia.
bardzo dużo osób z motorówkami, paliwo do motorówek, kamizelki, dużo kamizelek już mam, ale woda oczywiście na start, rękawice, worki, mnóstwo tego jest. Już bez żadnych tam prezentów dla dzieci, naprawdę ta kwota jest bardzo, bardzo duża. Serdecznie, serdecznie. Serdecznie, serdecznie Wam dziękuję. Wpłata jest zrobiona. Polecam wpłacać na Patronite, to bardzo, bardzo pomaga. Polecam wpłacać na konto Fundacji Ratuj Ryby tytułem darowizna na cele statutowe. Nie ma nikogo zatrudnionego we fundacji. Nie ma żadnych kosztów, nie wiem, z tytułu jakiegoś tam paliwa, czy jakichś budynków, czy czegokolwiek, czy jakichś czynszów. Nie, wszystko jest przekazywane na dany cel. Bardzo, bardzo, słuchajcie, Wam dziękuję za tę pomoc. I działamy dalej. Wpłata poczyniona, a my z dziczkiem już w lesie. Bo nie uwierzycie, ale jak odwoziłem Madzie z targów Rybumania, to dosłownie o drugiej w nocy tutaj w tych lasach spotkaliśmy wilka. Ładny, ładny, duży, zdrowy wilk. No i dzisiaj z dziczkiem wybieramy się, żeby zostawić fotopułapkę w miejscu, gdzie mają tranzyt z jednego lasu do drugiego. Nie chciałem na ulicy krzyczeć, ale bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz Wam za pomoc, za wpłaty. 2220 zł uzbierało się z puszek. Przeliczę jeszcze, ile zeszło towaru, zrobimy inwenturę. Zapłacimy za towar i zobaczymy, może jeszcze z marży kawałek grosza zostanie również przeznaczony na akcję tego roku, głównie cały czas na akcję sprzątania brzegu Warty od źródeł do ujścia. Jeżeli ktoś ma z Was możliwość umieszczenia gdzieś puszki, jeżeli robicie jakieś zawody wędkarskie, śmiało do mnie piszcie, ja wyślę puszkę z wszystkimi numerami, banderolami. Numer zbiórki publicznej możecie zobaczyć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, wpisując Ratuj Ryby. Tam są wszystkie zbiórki rozliczane. Także wszystko oczywiście na pełnej transparentności i na pełnym legalu. No a my z dziczkiem, korzystając z dobrodziejstw natury, na której tak nam bardzo zależy, i świeżego powietrza, trochę słyszymy tutaj ulicę, ale chcemy się od niej oddalić, żeby znaleźć fajne zwierzaki. Już tam parę malutkich, tam 3-4 sztukowych chmar jeleni widzieliśmy. A teraz idziemy żeby znaleźć trasę, wilczą trasę. Nie, dziku?
Dziki jest niesamowitym psem. Chodź. Na ulicy nie lubię gadać, ale w lesie też nie lubię gadać. Bo puszymy zwierzęta tym samym. Znajdziemy. Znajdziemy jakieś miejsce. Pokażemy wam. Część filmów już tak staram się umieszczać raz po raz na kanale YouTube Ratuj Ryby. Zapraszam serdecznie. Jak chcecie więcej zwierzaków, dajcie znać. Mam tysiące filmów. I zastanawiam się cały czas, czy umieszczać je na kanale Ratuj Ryby. I tam cały czas tą naturę pokazywać, plus edukacyjne filmy ichtiologiczne, naukowe, zarządzania zbiornikami również. No i wiadomo, będą się przeplatały w akcje. Nie wszystkie, bo ich jest za dużo. Nikt by tego nie oglądał. Czy też osobny kanał zrobić właśnie dotyczący zwierzaków. Tak czy siak, bardzo serdecznie z Dziczkiem wam dziękujemy za pomoc, za tyle dobrych słów na targach, za to, że przychodzicie w koszulkach, gdzie jest Dziczek, o. Przybić płetwę przysłowiową na nasze stoisko. Koszulki jeszcze są, także jak ktoś chce zamówić, to bardzo proszę, bo zrobimy tę inwenturę, przeliczymy, ile udało się zebrać środków z marży, no ale wiadomo, dużo koszulek zostało, trochę rybek zostało, także ten zysk jest tutaj. Jak ktoś chce sobie zrobić prezent, albo swoim bliskim, albo naturze, śmiało piszcie, jest jeszcze co wysyłać. Pozdrawiamy z lasu. Tropimy, nie gonimy. Takie jest hasło. Kto ogląda kanał Dzikiego, ten wie, co ten pies potrafi. Idziemy. Zagajników nie wchodzimy. Ale obeszliśmy go dookoła. Grzeczny pies, mądry, no, chce dookoła iść. Jeren i Dzik. Nie mam kamery.
kartę ze sobą. Oj, ładny. Trzeci. Ale był ładny film. Jeden, dwa z rogów. Reszta z forożem. Koniec? Poczekaj, nie wolno. Czeka. Czuję je. No, z aparatu kręcę. Nie wziąłem karty do kamery. Ale ładnie. Co to było? Co to było? Były? Były jelenie? Brawo. Brawo, dziki. No jest tu trochę tych zwierzaków. Ha. Tropimy dalej. Dziki sobie lubi patrzeć. Jak coś wychodzi na przykład. Jest młody pies. Nie traci energii. Pozdrawiamy jeszcze raz. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.